tym momencie wysiewamy 82 do 95 tysięcy na hektar. Wysiewamy punktowo. Tak, można bardzo wszystko zauważyć. Prędkość dostosowaliśmy. Teraz sprawdzimy na snapie, jaka prędkość. Można zauważyć, że maszynka praktycznie idzie sama. Lekko ją podtrzymujemy. O, proszę bardzo. Wracamy na większy wydatek, na 82 tysiące na hektar. Stwierdziliśmy, że 75 może być w tym momencie mało, bo jest dosyć późno. Teraz radzi sobie w każdych warunkach. Sypiemy tuż obok podsiewacza. Ileś wysianych nasion na dany moment. Tu czas pracy. Prędkości nie podaje, ponieważ jest za wolno. Liczba hektarów, ile zasianych, ilość hektarów przepracowanych maszynką. Widzimy, że w tym momencie sieje oto jedna sekcja, po czym możemy włączyć dwie, ale tego nie zrobimy, żeby się komputer nie pogubił. Siejemy typem anti-dzik, po to, aby dziki nie trafiły z powrotem na nasiona. O, proszę bardzo, siejemy oto takim zygzakiem. Jest to się bardzo efektywny, ponieważ nigdy nie trafi się relina w tym samym miejscu. O, proszę zauważyć. Siejemy w rowku, tak jak jest to stosowane w siewnikach typu Missouri, po to, aby deszczówka zbierała się w głąb. Nawóz, który będzie stosowany pogłównie, żeby dostawał się w rowek, aby ten nawóz lepiej roślina wykorzystała. For you. For you. Nie pierdol, jedź. Boom, 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 boom.